Więc tak, przyszedł po długim oczekiwaniu komputerek od Intela. Teraz pytanie, czy go uniosę? No. Chwilka. To jest naprawdę ciężkie, to... O. Wysłali troszkę nawet więcej niż chciałem, bo podzespoły, które im dałem, były kapkę słabsze, ale... Sekundę. Tak. Podzespoły, które im wysłałem, były nawet trochę słabsze. Wysłali mocniejsze, czyli nie tak jak... Tak. Jeśli chodzi o to, co tam jest, to karta RTX 3000, karta graficzna RTX 3090 Ti, Waterforce Extreme Gigabyte Aorus, procesor i9-12900KS, 4 TB dyski NVMe, płyta główna Asus ROG Maximus Z690 Hero, zasilacz 1250W, nie pamiętam tej firmy, chyba to jest Be Quiet, Dark Power. Obudowa Corsair 5000T, Tempered Glass White CC. Chłodzenie jest customowe, RAM 64 GB RAMu, taktowanie 6000 MHz DDR5. Pasta termoprzewodząca to nie interesuje, Windows, no i tyle w sumie.